Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl. Co ty mnie tak podglądać? Nie, no myślę, jak na miesiąc po zawodach, to skóra jest cienka jak na oku. Możecie sobie domówić na czym jeszcze, ja jestem zadowolony, ale już będę powoli kończył, że tak powiem, w tym roku. Forma będzie szła w dół. Dzisiaj jesteśmy na tej, dzisiaj jesteśmy w ogóle w innym miejscu, na innej siłowni. Z Mattim przyszliśmy wyrwać dzisiaj jakieś dobre babeczki, jakieś dobre dupy. Zobaczymy, może nam się uda, nie? Bo tutaj nas nie znają, jesteśmy na innym terenie. Mateusz jest wysoki, przystojny. Może laski polecą na mieście, bo to jedyne co mam, tak? Nie używam mózgu, jestem prawdziwym koksem, prawdziwym kulturystą. Nawet nie musiałem rozmawiać i już znalazłem, jednak przyciągają się podobieństwa, tak? Zaraz wam pokażę. Jest. Krótka piłka, jak to się mówi. Przed wami Anetka, moja narzeczona. Ten cały wstęp to była tylko głupota, tak? Nie przyszliśmy tutaj po to, żeby szukać partnerki, tylko po to, żeby zrobić dobry trening dzisiaj z Anetką. Zrobimy barki i klatkę tak na pełnym luzie. Aneta też jest pośladków taki... Pośladków Michał nie chciał robić. No ja nie robiłem pośladków, nie robię dzisiaj pośladków, aczkolwiek do zawodów je robiłem, więc Aneta wam pokaże, jak te pośladki się robi. Jak widzicie, forma się u Anetki cały czas poprawia. Jest jeszcze kilka miesięcy, scena czeka, wyzwania czekają. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze zmierzenie się ze sceną. Mamy godzinę 18, tam jest 115 kilo, czyli naczyń około 113. To jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, bezpieczna waga. Bezpieczna waga od tej, która była na zawodach. A myślę, że większa na pewno nie będzie, bo już to są ostatnie moje takie ostre treningi. Anetka teraz będzie główną rolę grała w naszym szalonym fitnessowym domku, tak, który się właśnie remontuje. I ten. Teraz będzie seria odcinków Big Mike maluje, tak? Ściany. Tak, Big Mike maluje ściany, odwiedzimy sobie chatę, zobaczymy, jak to wygląda. Także to są naprawdę ostatnie ostre treningi i zwalniamy tempo. To zrobimy tak. Tam wyciskania, tu wyciskania kilotynowe. I na samym gryfie, a na małych ciężarach. Bez przesady, na samym gryfie. Okay. Ja zostaję przy tym, co działa. Przy tym, co powoduje bezpieczeństwo, bo jednak bezpieczeństwo jest bardzo ważne na siłowni, a szczególnie w tym okresie, kiedy nie szarżuję z ciężarami. No i zawsze staram się aktywować cały pas barkowy, cały mięsień naramienny, który później po prostu jest lepiej aktywowany podczas ruchów przy klatce piersiowej. Można więcej wycisnąć, ten mięsień jest bardziej dokrwiony, jest mniejsze ryzyko kontuzji. Zawsze zaczynam od kilku serii, po 20, po 15 powtórzeń. Jakiejś formy wniosków bocznych. Jedna seria teraz zawsze jest serią taką wstępną, a potem już po prostu dorzucam ciężarów, ale na pewno nie będę dochodził do załamań, bo tak kazał mój trener. Nie mogę przemęczać organizmu, bo on był mocno już eksploatowany. Będziemy trzymali dosyć mocne tempo. Jedno po drugim będzie wchodzić. Akurat sam raz będą się kształtowały wtedy przerwy między sobą. Ona jest silniejsza niż nie jeden facet na siłowni. To jest to, co mi się podoba. Dlatego nie było problemu, żeby na przykład wczoraj wynieść meble we dwoje. Tak, wczoraj cardio z meblami było o 3 w nocy. No, lajcie. No, generalnie klatę to ja robię może raz na miesiąc, ale mój trener tego nie słyszał. Bo generalnie to powinnam robić regularnie. No, zobaczymy, pewnie nie będę mogła już rękoma ruszać po dzisiejszym treningu z Michałem. Efekt jak u Flexa Wheelera w 98, jak mu spadały z talerza. Drugie ćwiczenko, żeby aktywować górną część klatki piersiowej. Anetka w akcji. I starczy 8-10 powtórzeń, nie więcej. Ja też jedna seria wstępna, na spokojnie. Ten okres jest takim okresem i zgubnym, i jeżeli dobrze się do niego podejdzie, to może być bardzo zbawiennym, gdyż po takim okresie
no można krótko mówiąc, zajezdni organizmu, nie można później trenować na maksa i często jest taka tendencja osób po zawodach, że myśląc o tym oknie anabolicznym, zawodnicy bardzo mocno zaczynają trenować, a wystarczy tylko lekki bodziec, a bardzo dobre karmienie organizmu i można tą formę trzymać, można wyglądać ciągle dobrze. I moje treningi generalnie zakładają taką samą ilość ćwiczeń, podobną ilość powtórzeń, ale nie ma mowy o jakiejś hiperintensywności, nie ma mowy o załamaniu ruchu. Wszystko jest z dużym zapasem, żeby organizm i układ nerwowy sobie oddychał. W życiu warto mieć dobrą asystentkę i nie tylko w życiu. Na siłowni też się to przydaje. No nie będę mogła ruszać rękoma na pewno długo, bo klatę robię raz na miesiąc. Ale mój trener Piotr Głuchowski tego oczywiście nie słyszał. Powinnam trenować regularnie, ale zapominam. Generalnie Aretka zdecydowała się na starty, zawsze dużo o tym mówiła. Tak, no oglądałam się swojego. Aż wreszcie wcieliła ten plan w życie i ostro zaczęłaś kiedy przygotowania? Marzec? Marcu. Wszystko jest pod okiem Piotra Głuchowskiego, bo Piotrek jest naprawdę maczuja takiego zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Myślę, że jest pod bardzo dobrymi rękoma. Uważam też, że Aneta ma fajne predyspozycje do tego, szerokie barki, odpowiednią miedniczkę, no. Jest dobrze umięśniona. Tylko zobaczymy, jak to z moim jedzeniem. No, tylko kwestia tego, czy dyscyplina będzie taka, jaka należy, bo często fajnie się myśli o zawodach, a w trakcie wychodzi różnie. Ja nigdy nie przesadzałem z klateczką piersiową. Uważam je, że te partie, które dominują, można drugoplanowo traktować. Ja tak powiedzmy, że traktuję klatkę. Zwykle robię 3 ćwiczenia na klatkę piersiową mniej więcej. Kończę dzisiaj rozpiętkami na maszynie, na luzie. Też przedział 8-10 powtórzeń, 3-4 serie max. Lepiej mieć taki tik, nie wiem, strzelania cicem niż wykręcania na przykład mordy na lewo i prawo, bo też tacy są. Nie, ja nie umiem. Nie umiesz? Próbowałam mnie nauczyć. A, że wiesz, do tego trzeba warunków. Kulturyści są przeświadczeni o tym, że tak wszyscy ich obserwują. A tak naprawdę to gówno obchodzisz tak naprawdę większość osób. Tak, ale taka jest prawda. No. Tylko Michał nauczy mnie wszystko strzelać i będzie git. Zawsze przed treningiem barków i pleców wkładam mięsień czworoboczny, czyli kaptur. Bo jeżeli on jest słaby, jeżeli jest nierozwinięty, to warto go robić na samym początku treningu, a nie na końcu. I przy treningu najszerszego robię zwykłego rodzaju szruksy, a pokażę wam, co stosuję przy treningu barków. Bo ta część służy bardziej do aktywacji tej części międzyłopatkowej, części wstępującej mięśnia czworobocznego, a nie części wstępującej. Dwa takie rzadkie ćwiczenia, jedno się nazywa Kuma Rotation, a drugie Trap Three Rise. I to wszystko bardzo fajnie, nie dość, że stabilizuje główkę kości ramiennej w panewce. Jest takie, bardzo fajnie wpływa to generalnie na rehabilitację jakieś pourazowe barków, tego typu ćwiczenia. A dwa, ja to bardzo czuję w części międzyłopatkowej mięśnia czworobocznego, stąd ten wybór. Teraz Big Fiona wykona to ćwiczenie. Zobaczymy, czy ogarnie poprawną technikę, bo generalnie ludzie mają bardzo duży problem z tym ćwiczeniem. Bo najpierw trzeba ściągnąć łopatki, a dopiero potem prowadzić ruch w płaszczyźnie pionowej. Przed wami stały element programu. Koniec amorów, kuźwa, barki robimy. Pomyśl te barki. Jeszcze dwa, nie poddawaj się. Jeszcze raz. Nie. Powolutku. Jeszcze jeden ze mną, hop. Jeszcze, chodź. Dobra, już. Super. Ciężko mi się wkleić już w co niektóre maszyny. Troszeczkę się rozdzielamy, ponieważ Aneta nie potrzebuje aż takiej inwazji na te barki. Zrobi sobie wzniosy boczne. Wzniosy przodem to jest dla niej koniec treningu. Ja z tego tytułu, że moje barki muszą przejść test pasty do zębów, czyli pasta do zębów musi po prostu na barku
sobie na spokojnie ustać, to muszę je katować. Wybieram teraz wyciskanie z tyłu, z zakarku, co prawda bardzo kontuzyjne ćwiczenie. Nigdy tutaj nie daję więcej niż 60 kg, nigdy. Ponieważ wszystko, co idzie poza linię barków, jest nieanatomiczne i powoduje różnego rodzaju uszkodzenia, pierścienia rotatorów chociażby. Bardzo spokojnie, w wolnym tempie. Patrz, co się dzieje, barki same rosną. Dlatego robimy ten remont w domu, bo Aneta, wiesz, powoli wchodzi bokiem po prostu w framugę i w łóżku też już nie ma co razem spać, bo jesteśmy za duzi. Po prostu jesteśmy taką parą trollów z ulicy Górnickiego na Śródmieściu i musimy mieć po prostu wszystko XXL, jak w Ameryce. Weble same się nie wniosą. Na sam koniec będziemy mieli dla was rebus. Zadam wam jedno ciekawe pytanie. Kwestia tego, jak je dokończycie, ale to będzie na samym końcu. No, także doczekajcie. Jeszcze tylko 2-3 ćwiczonka. I mam nadzieję, że będzie śmiesznie. Ale ta nauczyła mnie, jak na przykład robić pranie. No to ja się odwdzięczam i uczę jej techniki. Zrobię 2 serie brzuszków i już mnie łapią skurcze, ponieważ ja od dziś nie solę też jutro, bo we wtorek mam sesję zdjęciową, którą wkrótce zobaczycie w jednym z branżowych piw, a w którym to wam nie powiem, bo to jest mała niespodzianka. Słuchajcie, ciężary nas połączyły i tak naprawdę dzięki ciężarom się znamy. Ja się do tej pory śmieję, że... Robiłam źle przysiady, tak. No i tak się skończyło. Tak, bo Anetka robiła źle przysiady, więc ja jako bohater chciałem jej wszystko ładnie wytłumaczyć i tak się zaczęło. Zaszedł od tyłu. Tak, zaszedłem od tyłu, więc wszystko się później samo już potoczyło. No, zrobiliśmy taki lightowy trening, pokazaliśmy, że babeczka też potrafi, że Anetka wcale nie jest płcią słabą, aczkolwiek piękną. Idziemy robić aerobki. Skończyłem trening barków i klatki piersiowej, a tak szczerze wam powiem, nie mam aż takiego dużego głodu na treningi, aczkolwiek bardzo polubiłem teraz treningi aerobowe i zawsze będę ich wielkim fanem, aczkolwiek wiadomo, że jak jesteś już mocno wyeksploatowany i walisz 2 godziny aerobów dziennie, no to nie zawsze ma to wpływ na przyspieszenie metabolizmu i tak dalej. No jest dużo jednak plusów aerobów i dużo minusów. Natomiast po zawodach uważam, że bardzo ważne jest robienie tych aerobków po to, że naprawdę jak rano się je zrobi, nawet po pierwszym posiłku, bo nie ma to większego wpływu tak naprawdę na spalanie, albo po treningu siłowym, no to trzyma się ten niski body fat, przede wszystkim jeżeli się nie podjada. Samopoczucie jest przyzwoite, układ krążenia cały czas bardzo fajnie funkcjonuje, czuję się bardziej dotlenieni, ta limfa, krążenie limfatyczne, które ma ogromny wpływ na oczyszczanie, jest pobudzane. Wraz z tym po prostu pozbywamy się zbędnych toksyn i pamiętajmy, że poprzez oddychanie się odkwaszamy, nabieramy fajnych nawyków, właśnie takich oddechowych, parujemy, wypacamy się. No, zakończyliśmy trening, Anetka jeszcze sobie dokręci aerobki, bo czas przygotować do zawodów to nie jest pół godziny, tylko ile robisz? No jest to do 60 minut. No, to jest takie pochłaniające, to my sobie w międzyczasie pójdziemy napić się jakiegoś soczku warzywno-owocowego, załadujemy sobie trochę energię, może obniżymy troszkę kortyzol, a ty działaj. Saluto. Na razie. Jesteśmy po treningu, więc po treningu trzeba uzupełnić cukier, więc będę jadł cukier, bo jestem koniem. Tak naprawdę to wypijemy sobie soczek warzywny, na którego czekamy właśnie. Soczek warzywny, szpinaczek, cytryna, pietruszka, imbir, marchewka, pycha. No i czekam na taksówkę, bo przez ostatnie 3 tygodnie jeżdżę tramwajami z różnymi ciekawymi ludźmi. Nie ma Dodge'a, nie ma się czym wozić. Czekam na inne autko. A jak dojadę do domu, to zjem sobie coś smacznego, bo już jest przygotowane. No i reszta niedzieli upłynie typowo leniwie, może jakieś kino. Ale jak to u kulturystów bywa, najważniejszy jest trening. Mimo że jest niedziela, plan jest wykonany. No i mam dla was taki mały rebusik, zagadkę. Koktajl białko, kreatyna zrobi z ciebie. I dokończ. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.